właśnie pierwszy raz od ponad 6 miesięcy wyjechaliśmy z Polski. Właśnie przekroczyliśmy słowacką granicę. O dziwo, nie ma żadnej kontroli, ale to dobrze. I tym razem zabierzemy Was do Rumunii. Także jeszcze mamy kawałek drogi. No i udało się przejechać nam Słowację. Teraz granica węgierska i widzę, że jest tu jakaś kontrola. Zobaczymy, jak pójdzie. No dobra, kontrola wyglądała tak, że pan po prostu kiwnął ręką, żebyśmy jechali dalej. No i jesteśmy na Węgrzech. Jeszcze 3 godziny i będziemy w Rumunii. Godziny do celu, pod warunkiem, że nie będzie kolejki na granicy. No i udało się nam przejechać Węgry. Kolejka na granicy mała, zaraz zobaczymy, jak wygląda kontrola, ale idzie szybciutko. Właśnie jesteśmy na pierwszej stacji w Rumunii i mamy pierwszą awarię. Padło nam wisko w Jimiku, także na postoju trzeba włączać ogrzewanie na maksa, żeby się nie przegrzewał silnik. Ale zajmę się tym dopiero jutro, dzisiaj mi się nie chce. Jemy obiad o kolację i jedziemy nad jeziorko, gdzie mamy nocleg. Jeszcze 2,5 godzinki, coś takiego. Cześć, właśnie udało nam się wstać i dotarliśmy na takie miejsce. I jeszcze jacyś ludzie do nas dojechali, nieznajomi. Obudzili nas. Cześć. Po 2 godzinach snu. I jest tutaj pięknie i teraz robimy kawkę i pewnie posiedzimy tutaj cały dzień. Jest miejscówka idealna. Wpadło śniadanko z takim widoczkiem. Jest tu tak zarąbiście, że postanowiliśmy, że zostajemy do jutra. Ale musimy się przejechać do najbliższej wioski, zrobić jakieś zapasy na wieczór i dopiero jutro rano pojedziemy prawdopodobnie w tamte góry, na tamten szczyt. Wiecie, co jest piękne w takich krajach jak Rumunia? To jest pole kempingowe. Ogólnodostępne, za darmo. I nie ma tu nikogo, żadnego ciecia, który tego pilnuje, żadnego pana, który to obsługuje. Po prostu w takim miejscu, taka miejscówka i nie trzeba za to płacić. To jest piękne, naprawdę. Ale to myślałem, że tam z góry będziesz skakać. Pokaż, jak to się robi. Co? No skacze. Dobra, idziemy? Idziemy. O! O! Tylko się, nie żeby cię gałąź nie złamała pod nogami. Jest ognisko, jest winko. Jeziorko jest. Jest jeziorko, ale niestety nie było ładnego zachodu słońca. Jako, że jesteśmy w dolince, ale obiecuję Wam, że jutro będzie ładny zachód słońca. Będziemy na szczycie chyba tamtej góry za nami. Patryk mówił, że tamte. Może tamte, nie wiem, ale na szczycie jakiejś góry na pewno i tam będziemy na zachód. A dzisiaj zostało nam posiedzieć przy ognisku, wypić winko. Proszę zrobić. Dzisiaj pijemy za offroad. Zawsze pijemy za offroad i za zdrowie offroadowców i naszych pięknych pań, które w większości sobie właśnie gdzieś poszły. Została jedna. Ale są piękne, to trzeba przyznać. Tak. Także do zobaczenia jutro. Pa. Właśnie się pakujemy z naszej miejscówki i lecimy dalej. Plan jest taki, żeby dojechać w tamte góry. Było tu super. Naprawdę. Polecam. Polecam to miejsce, ale nie powiem Wam, gdzie to jest.
Byliśmy właśnie w mieście na zakupach. Dalej jesteśmy w tym mieście. Jest tak masakrycznie ciepło, że po prostu pot się leje z czoła. Nie wiem ile jest stopni, ale na pewno z 40. Odczuwalna 50. No, a oczywiście w Jimmyku dalej nie ma klimatyzacji. Ale mam nadzieję, że na kolejną wyprawę już będzie. W sumie nie mam nadziei, ona po prostu musi być. Bo o ile w terenie czy w górach ta klima jest taka mało istotna, to na dojazdówkach w mieście jest po prostu konieczna. Lecimy w góry. Mam nadzieję, że spotkamy trochę śniegu i się ochłodzimy. Dobry. W końcu zjechaliśmy z asfaltu i zaczynają się góry. Teraz jesteśmy na wysokości 1800 metrów z haczykiem i jedziemy na 2190, jak dobrze pamiętam. I właśnie mamy to, po co przyjeżdżamy do Rumunii, czyli połoniny, a na samej górze skały. Najładniejsze co może być. I jedziemy na tamten szczyt i prawdopodobnie na noc zjedziemy z niego tam niżej do dolinki i tam będziemy nad jeziorkiem spać, ale to się jeszcze okaże. A tymczasem czekamy na patrola. Jest i patrol. Tacy koledzy nas tutaj spotkali. Tam jest ich właściciel. A my właśnie mamy przerwę na takim ładnym punkcie widokowym. A Olimpia zaraz pisze. Pisze? To się mówi pisze czy zdaje egzamin? Słuchaj, na razie będę pisać, czy zdam, to zobaczymy. Okej. Okay. Oli, wiesz co zrobiłaś właśnie? I to czas na nektarynki z Lidla. Ale tu jest pięknie. Ej, zostaw to, zostaw to. Zostaw moje... No, tak, no nie masz się o co obcierać. Właśnie dorwał nas deszcz, ale mamy na niego jakiś plan. Oto plan. Tylko, że ten plan... Jest go 1,5 litra. Ten plan ma korek, a my nie mamy korkociąga. Ale w Jimmyku w drzwiach są takie długie śruby. Zaraz sobie taką śrubę odkręcę, o ile wziąłem dobrego bita, i tą śrubą otworzę wino. Zobaczymy, czy mi się uda. Idzie, idzie, idzie. No. Udało się. Teraz może lać. Paweł, co to za ledy? Osram. Osrasz? Osram. Świecą ładnie. Czuć pieniądze. Jedyne 2700. Nie dałbym. Ja też nie. Ja dostałem. No, ja nie dostałem. Ja mam chińskiego leda. Ale też go lubię. Przeszła burza. Jest pięknie. Zrobiło się mega rzeźko i jedziemy na szczyt w końcu. We'll be right back.
Udało nam się, wjechaliśmy na górę. Jesteśmy na 2190 metrach. Na górze. I jest piękna burza. I jest po prostu niesamowita pogoda. Patrzcie, jak te chmury z tyłu zapierdzielają za nami. A tam, z tamtej strony w ogóle śnieg spadł. A jesteśmy tutaj w czerwcu, jest jeszcze czerwiec? Tak. Jest czerwiec, czyli takie początek polskich wakacji. I właśnie na nas idzie ściana mgły. I generalnie jest jeszcze 20. No, jest 20. Więc powinno być jasno. Ale jest super. Jedziemy na nocleg. Tam. Tam, gdzie jest takie wypłaszczenie, tam będziemy spać. Patrzcie na tą chmurę. Co tu się dzieje? Jesteśmy na 2190 metrach i wjechaliśmy tu patrolem w ciągu burzy. Patrolem 2.8. Wielka chwila, wielka. Ale mnie zaś kopnął znowu. Pięknie. Patrol ją przywiózł 2.8. Ale jest kurwa wysoko. Zmienna pogoda w górach. Nie widać nic. Zrobiło się po prostu totalnie czarno. Świat zniknął. Taki mamy widok z dzisiejszej miejscówki noclegowej. Wczoraj już nie nagrywałem nic, bo było tak nie za ciekawie pogodowo. Zrobiliśmy ognisko, posiedzieliśmy i poszliśmy spać. Dzisiaj powtarzamy trasę z wczoraj, czyli jedziemy na szczyt. Ale pojedziemy jeszcze kawałek dalej, żeby zobaczyć troszeczkę widoków z Połonii. A pewnie zaraz to zobaczycie. Polska Dolina Pięciu Stawów. Góry mniej strome. No ale czy w Tatry można dojechać samochodem w takie miejsca? Może się da, ale nie za bardzo można. Te góry są piękne i można po nich jeździć autem. To jest jeszcze piękniejsze. Strasznie mi się tu podoba. Jednak są jeszcze miejsca, gdzie jest dziko. Może też powinnaś na dwa razy jeździć. Obiadek zrobiony, tu już jest końcówka. Było takie tagliatelle z sosem pomidorowym. Teraz spadnie kawka z naszej ulubionej bielskiej palarni kawki. I to wszystko było w otoczeniu takich widoków. Także... Nie, nie, patron się nie zepsuł, on tylko tam tutaj Paweł sprawdzał, czy wyciągarka działa. A wyciągarka musi działać, bo mamy do przejechania taki rów i nie jesteśmy pewni, czy go przejedziemy. Także w razie czego. Dobra, robimy kawkę, pijemy jakieś ciasteczko i próbujemy wjechać tam na górę, bo teoretycznie tam jest droga, która nas doprowadzi do doliny. Zobaczymy. Patrol bez blokady to nie patrol. Nie wszedł bez blokady? No, bez blokady nie wszedł. Ale na defloku jak inny samochód, nie? Jimmy nie ma defloka, a wszedł bez problemu. Jedziemy, jedziemy. Stań na tym kamieniu. Idealnie. Idealnie tak prosto, prosto teraz. Jeszcze. A tu mamy taki widok. I oczywiście ja w klapeczkach, standardowo, idę tam. Pamiętajcie, bezpieczeństwo w górach to podstawa. Nie wolno sobie robić żartów z takich rzeczy.
No, robi wrażenie. Skończyłaś nam połonina i mamy teraz taki odcinek, nie za ciekawy. Nie wiem, czy tam dalej jest droga, idę zobaczyć. No ale tutaj będzie ciężko przejechać, chyba że tutaj górą może. Niestety nie ma szans tamtędy zjechać, to jest droga na motor crossowy, a nie na auto. Także próbujemy szukać innej. Zawracamy. Udało nam się znaleźć inną drogę. Właśnie ją testujemy. Wydaje mi się, że jest nadzieja. Widzę tam jakąś chatkę, tu jakieś betonowe słupki leżały, także raczej ich nikt na nogach nie przyniósł. A teraz Ania wam pokaże, jak wygląda ten zjazd z zewnątrz. Tak na filmie każdy pomyśli, że było płasko, nie? Udało nam się wyjechać z tego lasu. Zjazd był taki nieciekawy, chociaż był typowy jak dla naszych gór, taki typowy zrywkowy krajobraz, ale mamy miejscówkę nad jeziorem, właśnie się rozłożyliśmy i zrobimy jakieś wino i zobaczymy się rano. Właśnie siedzimy sobie nad pięknym rumuńskim jeziorem i oglądamy film pod tytułem Przypał w Beskidach. Radzi sobie w ciężkim terenie. Auto młodego, moje kochane dzieciątko. Znaczy nie, że młody, tylko auto. Auto zajebiste, potwierdzam. Mamy poranek kolejnego dnia i tym razem spotkaliśmy przypadkowo jakiś urbex. I zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Jakiś stary ośrodek, taki albo hotel turystyczny, coś takiego. Ale tu chyba wyżej nie wejdziemy, trzeba do tamtej części iść. Robisz pokaz? Czego? Zdjęcie z zamku, który zwiedzaliśmy na Dolnym Śląsku, bo po prostu jedno pomieszczenie i całe krzesełko na środku. Ale to było, to jest tak. Urbex zakończony. Zjeżdżamy właśnie z przełęczy, jedziemy na zakupy i lecimy w inną partię gór. Taki jest plan na dzisiaj, żeby zrobić zakupy i dojechać na taką zaporę i z tej zapory wyjechać na noc na połoniny i na połoninach zostać na noc. No i to jest plan na dzisiaj. Pewnie go zaraz zobaczycie. Wpadliśmy na tradycyjny rumuński obiad. Niestety nie było tu nic tradycyjnego rumuńskiego. To masz ładne. I dostałem kotleta schabowego. Nowica łatka. Długo czekaliśmy strasznie. Ale ja już nie jestem tak głodny, że zaraz padnę. Rumuńskie LKT, coś w tym stylu. Fajny sprzęt.
Ale bez łańcuchów. To dziwne, u nas wszystkie mają łańcuchy. Znaleźliśmy taką zaporę po drodze. Całkiem ładnie. Dojazd tutaj tragedia. Taka szutrowa, szutrowo-betonowa droga rozwalona, nie naprawiona od 20 lat. A nasz cel na dzisiaj to tamte szczyty. Tak dla wyjaśnienia, to nie jest żaden offroad, to tutaj. To jest normalna droga krajowa numer 662, chyba tak. To jest normalna droga, którą jeżdżą samochody osobowe. A tak wyglądają w Rumunii szlabany. Kolor taki sam jak u nas, ale jakoś tak nie za dobrze wyglądał. Powiem tak, nie mogę wam teraz pokazać, gdzie jesteśmy, bo niestety jest totalnie ciemno, ale jesteśmy w sercu rumuńskiej głuszy, wysoko w górach i robimy sobie na grillu rumuńskie specjały. Pijemy tanie, dobre winko albo piwko. Jest pięknie, co prawda wieje wiatr, no ale na tej wysokości na to nic nie poradzimy. A jak tu jest, to zobaczycie za chwilę. Miałem wam pokazać, gdzie spaliśmy, także spaliśmy tam, ale musieliśmy się zwijać, bo nas baca z owcami trochę przegonił i znaleźliśmy ostatni śnieg tego lata. Całkiem dużo go tutaj. Przyjemny chłodek, tak dla odmiany. Muszę zejść, bo mi odmarzło stóp. Właśnie ja dlatego zszedłem. Dawaj, dawaj. Nie rób tego. Uważaj! Z takimi jajkami uchami. Właśnie leciał prosto na to. Podjechaliśmy kawałek do góry, bo tutaj nie ma tych takich paskudnych much małych, które wszędzie latają. I mamy miejscówkę na śniadanie. Z zarąbistym widokiem. Mocnego, Aniu. Dziękuję, świetnie. Teraz tak, robiąc przegląd dotychczasowych awarii. Przedni odbój w Jimmy odpadł. Odpadnięty boczek już widzieliście. A w patrolu udało się urwać z tyłu panharda, ale został profesjonalnie naprawiony. Także na razie tyle. Miejmy nadzieję, że więcej nie będzie żadnych. Zauważyłem taką jedną rzecz, że jak jedziemy w dół, to my Jimmikiem zawsze jesteśmy pierwsi i czekamy, a jak jedziemy do góry, to dopóki nie ma długiego, stromego podjazdu, to w sumie też jesteśmy pierwsi, ale patrol na wszystkich długich podjazdach, takich, że naprawdę ten moment obrotowy i moc musi być trochę większa, to radzi sobie zdecydowanie lepiej niż Jimmy. A tak to w sumie jeżdżą porównywalnie. Jeśli ktoś się zastanawia, jak na wyprawie bierzemy prysznic, no to właśnie tak, wystarczy nam jakaś rzeczka, przepust, cokolwiek w tym stylu i można sobie wziąć prysznic. Jesteśmy teraz w takim miejscu. Fajna offroadowa trasa, no nie? Tylko jest jeden mały szczegół. Ta offroadowa trasa to jest po prostu droga krajowa. Wejdę do cienia. Droga krajowa numer 66A.
Tak wyglądają w Rumunii typowe drogi dla samochodów osobowych. Tu nie było żadnego zakazu wjazdu, szlabanu, niczego. To jest po prostu zwykła droga. Pół dnia jazdy i w końcu pokazał się asfalt. I to taka całkiem... No i się właśnie, kurwa, skończył ten ładny odcinek. Dobra, chuj. Zakupy zrobione, auto zatankowane i cel na dzisiaj to dojechać pod Transalpinę, czyli taką drogę, która idzie przez góry, dostępną dla turystów. No ale jest to taki klasyk, który trzeba po prostu zobaczyć. I okolica jest taka fajna, górzysta. Właśnie jedziemy taką drogą. Ok, to mamy miejscówkę na dzisiejszy biwak wybraną. W takim lasku, tutaj miejsce do palenia ogniska. Tam idzie Transalpina, zaczyna się. I idzie tam, na tamte szczyty. Nie wiem, czy je widać. No i tutaj mamy rzeczkę, jest mega przyjemnie. Miejscówka na nocleg wydaje mi się fajna. Tak, Patryku? Takie mocne 9 na 10. Nie, spoko jest. Bliżej Transalpiny rozbić się już nie dało. No nie. Co? Uchy pałka? Pewnie zastanawiacie się, co to jest do jedzenia. Nie jest ważne. Smakuje jako tako. Ale mamy ognisko. Jest pięknie, bo nie wieje wiatr. Tam płynie rzeka. Gówno widać, bo jest ciemno. Ale atmosfera jest fajna. Tu mamy Antka, tu mamy Anię, tam jest Natalia i Paweł. Paweł. Wow! Oli. No. Także... Ej, to jest właśnie dobry moment. To jest właśnie dobry moment. Jestem przestraszona Pawłem do tej pory. Nie krzycz tak w lesie. Nie, dobra, ja odstraszam niedźwiedzie. Paweł już jest okej. Paweł jest lepszy niż Pampara. Ja, ktoś musi odstraszać. No, także z tego wieczoru to wy pewnie się domyślacie, że się napierdolimy dalej, także dobra, noc. Cześć, kolejnego dnia. Właśnie wjeżdżamy na Transalpinę. Bardzo ładna droga. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Wjechaliśmy na szczyt Transalpiny bez problemu. I nawet patrol wjechał, ulica mu nie pękła. Dobra, mamy miejscówkę na biwak na dzisiejszą noc gotowy. Jesteśmy niedaleko Transalpiny. Robiliśmy sobie takie zadaszenie z tarpa między autami. O, właśnie Patryk siadł i opadł o pół metra. I pokażę wam, jaki mamy widok dookoła. Gdzie mamy autka, co jest fajnego za nami. Tak to wygląda. Tam gdzieś będzie zachód słońca. Tam albo tam, chyba tam bardziej. I na tym zachodzie nam zależy, żeby go tutaj złapać. No a tu już są wysokie góry.